Tomaszów Lubelski świętuje 400-lecie swojego istnienia. Miasto uczciło tę rocznicę koncertem zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Wydarzenie transmitowała Telewizja Trwam i Radio Maryja, a jego sponsorem był Totalizator Sportowy. Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze to jeden z największych zespołów artystycznych na świecie. Na polskich i światowych scenach gości już od 73 lat. Mazowsze to zespół, który jest naszym narodowym dobrem i prezentuje naszą polską kulturę i tradycję, z której jesteśmy dumni, podkreśla wicepremier Jacek Sasin. Możemy być dumni, że jesteśmy Polakami, możemy być dumni, że mamy taką historię, możemy być dumni, że mamy swoją wspaniałą kulturę, swoją wspaniałą sztukę, swoją muzykę, swoje tańce, wszystko to, co wyróżnia nas wśród innych narodów Europy. Bądźmy z tego, szanowni państwo, dumni nie tylko dzisiaj od święta, ale również każdego dnia. Dziś zespół przybył do Tomaszowa Lubelskiego. Miasto uczciło koncertem 400-lecie swojego istnienia. My tutaj w Tomaszowie świętujemy jubileusz i cieszymy się, że od 400 lat budujemy nasze miasto. Wydarzenie było transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Bardzo dziękujemy, kochani, że tą polskość podtrzymujecie. Cieszymy się, że możemy tego doświadczyć również i tutaj w Tomaszowie Lubelskim, świętując wasze 400-lecie. Dziś w Tomaszowie Lubelskim wręczono także medale 400-lecia istnienia miasta. Wśród uhonorowanych znalazł się dyrektor i założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. W tomaszowskim amfiteatrze widzowie zostali dziś przeniesieni w świat polskiego folkloru. My nie możemy mieć kompleksu naszej historii, naszej kultury, tradycji i naszej wiary. Bądźmy dumni z tego, co mamy, apelował do zebranych ksiądz prałat Czesław Grzyb. Ten koncert i piękne promowanie polskiej kultury w tej dobie obecnej, takiego ataku na tożsamość narodową naszej ojczyzny, na wartości chrześcijańskie, na Kościół. Moi drodzy, ten koncert i ta obecność, i ta transmisja jest odpowiedzią, że my kochamy swoją ojczyznę i kochamy Pana Boga i nie wyobrażamy sobie rozdziału. Widzowie mogli podziwiać suity, czyli zbiory tańców pochodzących z różnych regionów Polski. Na scenie wystąpili soliści, chór, balet i orkiestra Mazowsza. Kalejdoskop barw Polski, bo tak był zatytułowany dzisiejszy koncert, to najciekawsze choreografie z repertuaru Mazowsza, najpopularniejsze piosenki, ale także dosłownie wir kolorów strojów z kilkudziesięciu etnograficznych regionów Polski. Polonez, krakowiak, oberek, mazur czy kujawiak, tańce regionalne wraz z charakterystycznymi, oryginalnymi przyśpiewkami przybliżyły widzom piękno polskiej kultury.